Proszę Państwa, ja myślę, że kończy nam się te 30 minut. Ostatnie pytanie, jeśli się zgodzimy. Ostatnie pytanie do pana Przemysława. Tam pani z tyłu, jeśli można. Znalazłam się dzisiaj na takim wspaniałym posiedzeniu, że mogłam spotkać dwóch kandydatów na właśnie burmistrzów naszego miasta, chociaż powiem, że były burmistrz, który był do tej pory, no też był bardzo dobry, też nie mogę nic zarzucić. Jeżeli... No, czekamy teraz na to, żeby tych dwóch panów, którzy tutaj właśnie przed nami prezentują się, żeby coś chcieli nam załatwić. Nie padło tutaj ani raz takie pytanie, być może jest to prozaiczne pytanie, ale jest tu też bardzo dużo, ja zakochałam się w Ustroniu, dlatego się tu znalazłam. Zakochałam się dlatego, że jest tu piękny krajobraz, dobre powietrze i wspaniali ludzie. I wszystko, cokolwiek tu załatwiałam, poszło mi bardzo dobrze. Ja przypominam, minuta minęła, więc proszę bardzo. Przepraszam, ja tak króciutko jeszcze. Dlaczego ci emeryci i renciści, nie tak jak na przykład na Śląsku, jeżdżą gratis? Nie wszyscy jesteśmy tacy bogaci, ale dla tych emerytów i rencistów, ja pracowałam 40 lat w ciężkiej pracy, bo jestem pielęgniarką, na takim stanowisku kierowniczym też. I ja po prostu przypominam, jestem półtorej minuty już jak minęło. Wiele ludzi, dlatego że nie mamy przyjazdu do Cieszyna, do powiatu, do specjalistów, na różnego rodzaju badania. Musimy płacić zniżkowy bilet 5,60, a normalny bilet w Lisbonie kosztuje 7 zł w jedną stronę. Dziękujemy serdecznie. Panie Przemysławie. Bardzo. Może to się da załatwić. Proszę Panią, tak, mamy w swoim programie również pakiet dla osób starszych, ale nie tylko, ale on osoby starsze też obejmuje. Mamy kartę Ustroniaka. To jest coś takiego, co umożliwiałoby Ustroniakom tańsze, a dla seniorów może i darmowe korzystanie z komunikacji lokalnej, które chcemy stworzyć, czyli z ekobusów. Bo jakby ten docelowy system ma być, wie Pani, na tyle tani i na tyle częsty, żeby ludzie mogli z niego korzystać wtedy, kiedy potrzebują i żeby dzięki swojej taniości, bądź ewentualnie dla pewnych grup wiekowych całkowicie za darmo, mógł ograniczyć ruch samochodowy, a przy okazji komunikować Państwa. Ja miałem te same głosy z Manhattanu na spotkaniu, kiedy tam byliśmy, że pacjenci z Manhattanu dojeżdżający na zawodzie chociaż, nie mogą tam się dostać, więc dlatego proponujemy ekobusy i kartę Ustroniaka. Natomiast powiem Pani jeszcze tyle, że dla osób starszych w Ustroniu można jeszcze zrobić wiele rzeczy, bo ci ludzie są bardzo aktywni i Pani sama po sobie widzi, że jeszcze można by było wiele zrobić. Dlatego Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ustroniu jest, z którego można również korzystać. Natomiast ja również osobiście zabiegałem o specjalistów w ośrodku zdrowia na ulicy Mickiewicza, ponieważ również walczyłem o to, żeby ten ośrodek stał się ośrodkiem miejskim. I miałem to w swoim programie wyborczym jako radny 12 lat temu i udało mi się to w pierwszej kadencji jakby zrobić, nie osobiście mnie samemu, ale w Radzie i jako przewodniczącemu Komisji Zdrowia w mieście. I negocjowaliśmy przez 3 lata bodajże z NZOZ-em Cieszyńskim o zwiększenie liczby specjalistów. Nie udało się, bądź udawało się okresowo, ale udało nam się prowadzić sobotnią opiekę darmową w soboty. Lekarską opiekę medyczną w soboty, nie tylko dla Ustroniaków, ale także dla licznych gości, którzy nas odwiedzają, więc działania już były, natomiast karta Ustroniaka, myślę, rozwiąże po części Państwa oczekiwania i darmowe ekobusy również na pewno. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję serdecznie.